się osuwam! Jak długo ci to zajmie? Nie dajcie mi wpaść do rzeki! Pomoc jest już w drodze. Nigdy nie zawiodę Bruna. Będę szybciej niż super ciuchcia. Bądź odważny. Przejmij kontrolę. Nie boję się. Uda ci się. Opanował sztuczkę. Patrol torowy do akcji gotowy. Szybki jak błyskawica. Nie dajcie mi wpaść do rzeki. Dalej, Wilson. Nie mamy czasu. Jej, ciuchcia stycznie, Wilson. Brawo, Wilson. Wilson, na ratunek. Już jestem. Szybko, dołącz do Zaka. Dobrze, i ciągnij! Dawaj! To wciąż za mało! Więcej mocy! Czekajcie, coś mi przyszło do głowy! Dobrze, jeszcze trochę! Zwolnij zaczep! Dobra! Dzięki za pomoc. O, świetna robota, Wilson. Och, w pewnej chwili myślałem, że już będę pływał. I pewnie tak by się stało, gdyby Wilson nie nadjechał tak szybko. Tak, byłeś szybszy od wiatru. Może byłam nawet szybszy od Koko. Jest strasznie późno, boję się, że nie zdążymy na paradę. Powinniśmy zaczynać. Co się mogło stać? Pani burmistrz, wciąż nie ma. Niedobrze. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Powinniśmy już zaczynać. Tradycji musi stać się zadość. Wszyscy na pozycję. Zaczynamy paradę. Może jednak zdążymy na tę paradę? Jedź sama, Koko, żebyś mogła użyć napędu. Jesteś pewny? Oczywiście. Zobaczymy się później. Dzięki, Wilson! Dobrze, że się chociaż napatrzyłam na światełka Koko. Pięknie wyglądały. Nie możemy zostawić naszego bohatera samego. Trzymaj się, Wilson! To jest po prostu niesamowite. O raju! Co za widok! Mówiłem ci, że padniesz z wrażenia. Niezwykłe! Wilsonie, jesteś moim bohaterem. Cieszę się, że mogłem pomóc. O raju, ale piękny widok. Halo? Halo, czy mnie słyszysz? Tak, szefie. Nareszcie, martwiłem się. Melduj ratowniku. Odstawiłem panią burmistrz i Koko na paradę. Nie wiem, jak to zrobiłeś, ale jestem z ciebie dumny. Dzięki, szefie. A teraz chcę się nacieszyć światłami. A i przyjrzyj się dobrze rzeźbie z lodu. Bez odbioru. To ja! O raju! Nie! Jak my teraz ocalimy Edzia? Hugo! Hugo! Wilson, to był naprawdę dobry pomysł. I ciągle może jeszcze zadziałać. Pamiętasz te pasy? Nie nadają się do takich akcji. Wiem, ale chodzi o sam mechanizm. Coś mi przyszło do głowy. Już prawie. Jeszcze tylko troszeczkę. Dobrze, zaczepiaj! Perfekto! Jackman, słuchaj! Na dół! Trochę w lewo! Ciuchcia stycznie, złapałeś! Edziu, możesz odczepić baner! Już! Patrol torowy zawsze zwarty i gotowy! 3, 2, 1, start! Za pomoc. Jestem z ciebie dumny. Dzięki.
No i tak jak chciałem, wziąłem dzisiaj udział w specjalnej akcji ratunkowej. Może tym razem to my rozwiesimy baner. Proszę bardzo. Tylko zaczekajcie, aż go najpierw odczepię. Imponujące. Ciuch ciasteczne. Naprawdę niezłe. Tak, dobra robota. Super. Hugo, zaczekaj na mnie. Widzę, że wy dwaj już zaczęliście wyścigi. Jak to zrobiłeś beze mnie? Trochę mi pomógł patrol torowy. Ekipa do zadań specjalnych zgłasza się do usług. Cezary, będziemy cię teraz wyciągać, a ty z całej siły pchaj. Zrozumiałem, mogę zaczynać. No to na trzy. Raz, dwa, trzy. Dziękuję, Koko, że mnie ostrzegłaś. Byłabyś świetnym ratownikiem. Właśnie dzisiaj nim jestem. O, teraz przydałaby nam się super ciuchcia. Jeszcze trochę. Wszyscy razem. Dobrze. Udało się! Co za ulga! Dziękuję ci, Wilsonie, za pomoc. No problemo, ale nigdy nie poradziłbym sobie bez moich pomocników. Ratowanie jest ciuchciastyczne! Tak, pomóżmy Cezaremu bezpiecznie dotrzeć na plan. Jedźmy, perfekto pomysł. Przepraszam was, przeze mnie zmarnowaliście wolny dzień. No co ty? To był najlepszy wolny dzień ze wszystkich. Tak, robiliśmy coś, czego na co dzień nigdy nie robimy. Dziękujemy, Wilson. Macie rację, pomaganie innym jest super. O, trzeba było od razu powiedzieć, że pomagacie Cezaremu. Perfekto! W końcu jednak zobaczymy super ciuchcie! Yeah. Patrzcie! To on! Pogoda się załamuje. Czemu ich jeszcze nie ma? Wilson, pośpiesz się! No dalej! Spróbujmy jeszcze raz! Mocno! Dźwiganie soli jest łatwiejsze. Powiedziałeś soli? Sól! Chyży, twój wyciąg! A o co chodzi? Wykorzystamy ten mechanizm. Łatwiej będzie nam wyciągnąć Florka, jeśli pociągniemy go na dół, a nie do góry. Ha, to całkiem dobry pomysł. Użyjemy dźwigu i kamienia. Tak, to mi się podoba. A więc do roboty! Świetnie, możemy zaczynać! Wszyscy gotowi? No dalej! Mocno! Mocno! Dobrze! Ruszyłem! Udało się! Perfekto! Bardzo wam dziękuję! Myślałem, że spędzę tu noc! Wilsonie, gdyby nie twój pomysł, nic byśmy nie wskurali! Jesteśmy od tego, żeby ratować innych. Jackman mówi, że myślenie to podstawa. Trudno się nie zgodzić. Najwyższa pora zjechać do bazy, przyjaciele! Za mną! Patrol torowy zawsze gotowy! Wybacz, Bruno, nic na to nie poradzę. O. Asio! Wilson, niestety musisz pojechać inną drogą. Oh, co Asher sobie o mnie pomyśli? Nie możemy już dłużej czekać. Ugaś ten pożar. Czekajcie! Już jestem! Zaczynaj! Hmm.
to. Świetnie, skończyliśmy. Posprzątajmy. Dobrze. O, co tu robi ta plandeka? Nie rozumiem, jak to się mogło stać. Używałeś wody w trakcie patrolu? Och, tak, niestety. Ty to ugaś. Spoko. Przepraszam. Wilson, napełnij wodą pożarowóz. Szybko! Chyba mam lepszy pomysł. Bruno, podaj tę plandekę! Szybko! O, jasne! Narzuć ją na ogień! Szybciej! Koc gaśniczy! Czadowy pomysł, Wilsonie! Jesteś bystrym ratownikiem. Jeśli będziesz ćwiczył, staniesz się takim czadowym strażakiem jak ja! Czadowo! To moje słówko! Inny sposób. Może... A gdybym tylko... Oczyśćmy ten tor! Jaki fantastyczny widok! Spisaliśmy się na medal! Po moście nie został nawet ślad! Doskonała robota! I w dodatku wszystko po sobie posprzątaliście! Jasne! Dzięki, Zak! Dobrze, a teraz sprawdzę, jak sobie radzi Bruno. Równiutko i pomału. No i proszę! Udało mi się! Ej, co ty wyprawiasz? To nie ten dźwig! Zapomniałem tego z magnesem. I potem wymyśliłem coś na prędce. To błąd? Cóż, nie tak się zazwyczaj układa tory. No wiem. Ale dobry lokomonter musi sobie radzić w nagłych wypadkach. Doskonała robota! I dotarłeś do samej skały! Tak! Zostało mi tylko spawanie! Tym się zajmiesz już jutro. Zaliczyłeś na szóstkę. Dobry z ciebie lokomonter. Na świst pary! Moje gratulacje, Bruno! Niedługo to będzie nowa trasa szybkiego ruchu do Trąbkowa. Więc to było naprawdę? Tak! Byłem pewien, że dasz sobie radę. Jesteś właściwym lokomonterem na właściwym miejscu. Ale super! Hurra! Hej, mały, trzymaj się tam! Tu już wszystko skończone. Można zacząć sprzątać. Wasz most wygląda wspaniale z tej wysokości. A kiedy Tina się przebije, będziesz miał najlepszy widok w całej dolinie. Tak, to będzie tu na wprost, prawda? Zak, tu trzeba zespawać! Tak, masz rację. Całe szczęście, że to zauważyłeś. A Tina i jej maszyna zaraz tu będą. Czy to jest bezpieczne? Nie, muszę się śpieszyć. Tak, szybciej! Spawam tak szybko, jak się da! Patrol torowy zawsze do akcji gotowy! Odsuńcie się wszyscy! Co się dzieje? Zak, uciekaj stamtąd! Koniec! Dzięki tobie, Bruno, ten most jest teraz mocny jak... I po wszystkim! Tina, zaczekaj! A ty możesz rozbić beczkę z olejem. Szybko! Niniejszym ogłaszam! Jak mam go nazwać? A może by tak most Bruna? Ty go, Bruno, uratowałeś! Raju, naprawdę? Dzięki! Niniejszym ogłaszam, że most Bruna jest otwarty! Super! Dobra robota, Bruno! O, Raju, to fajowa nazwa! Na świst pary! Trzeba go było trochę naoliwić! Bruno, wcale nie potrzebujesz pomocy patrolu torowego. Nie, ale za to będziecie obecni na inauguracji nowego mostu. Możesz się wtaczać, Tino!
Perfekto! Brawo! Brawo! Wszyscy trąbią! Brawo, lokomonterzy! Jackman! Jackman! Patrolu torowego przekroczył linię meczu! Hej, udało się! Nie wiem już, jak można go ruszyć. Na świst pary! Żuraw wieżowy! Coś mi przyszło do głowy! Dziękuję. Perfekto! Udało się! Dalej, drużyno ciuchciaków! Skończymy ten wyścig jak należy! Ciuchciaki! Ciuchciaki! Doskonale! Brawo, Kaju! Dwoje członków patrolu! I pierwszy lokomonter! Brawo, Chury! Brawo, Chury! Świetnie! A gdzie jest szybka flota? Wierzę w ciebie, Wilson! Gdzie jesteś? Bruno, nie zawiedź mnie! Widzę Coco! To Hans i Wilson! Bruno! Mi przykro, szybka floto. Muszę was zdyskwalifikować. To zupełnie zrozumiałe. Ale Bruno i Wilson dotarli niemal jednocześnie. Zatrzymali się, żeby nam pomóc. Powinni wygrać. W takim razie ogłaszam remis. Wielkie brawa dla ratowników i lokomonteru! Świst wiatru w okno. Już tak późno? Właściwie to ja byłem umówiony. Do zobaczenia. Jedźcie dalej beze mnie. Tym razem będę szybsza. Nie zrobię wrażenia na błystce. Cześć, Coco. O, widzę, że ciągle trzymasz formę. 9 to słabizna. Z takim wynikiem nigdy nie będę kolejką tunelową. Ależ będziesz. Ja na pewno nie byłam taka szybka jak ty, kiedy się uczyłam. Naprawdę? Tak, Coco. Nie schodzi się z 9 na 6 w jeden dzień. To kwestia ćwiczeń i wytrwałości. Wtedy ci się uda. Błystka ma rację. Wprawa i wytrwałość to podstawa sukcesu. Odpręż się i wyluzuj. Chodź się pobawić. Dalej z błystką na wyścigi. Nie mam z tobą szans. Właśnie, że masz. Ja będę jechać tyłem. No i w drogę. Ciesz się swoją prędkością. Dzisiaj mnie nie dogonisz. Z drogi śledzie błyska. Jedzie! Uważaj, bo ci tak zostanie! I leci twoje ciuciu! Tylko popatrz, Coco! 8! Ciuchciastycznie! Pobiłam własny rekord bez najmniejszego wysiłku! Brawo! Oby tak dalej, a będziesz kolejką tunelową! Doskonale, moja Coco! Teraz musisz tylko... Wiem! Ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć! Czekam. Jeszcze. Jeszcze. I... teraz! Na świst pary! Udało się! Ale miałeś wyczucie, Bruno. Gratulacje! Tunel jest już niedaleko. Dasz radę? O tak! Złapałem drugi oddech. Jesteście wreszcie. Niepokoiłem się. Mówiłem, że sobie poradzę. To prawda. Dobra robota, drodzy przyjaciele. Dokończmy wreszcie ten tunel. Niniejszym ogłaszam ekspresową drogę pomiędzy Stacyjkowem a Trąbkowem z otwartą! Jestem wzruszony, że doczekałem takiej chwili.
A teraz wspólnie z burmistrzem Trąbkowa po raz pierwszy pojedziemy tą trasą. Błystko, gotowa? Gotowa! Proszę wsiadać! Ekspres rusza! No i jak, pani burmistrz? Wspaniale! To się nazywa jazda. O, jak pięknie! Brawo, burmistrz! Błystko, dziękuję. Jesteś naprawdę szybka. Bardzo dziękuję, pani burmistrz. Polecam się. Kto to jest? To Błystka, najszybsza ciuchcia w Trąbkowie. Dziękuję bardzo lokomonterom za ich rzetelną pracę i jej efekty. Jesteśmy z was dumni. No, dalej, Bruno! Lokomonterów rap! Zwarci, gotowi, wszystko na czas! Lokomonterów rap! Zawsze w akcji zespół nasz! Czemu nie jestem taki szybki jak wy? Nie zdążę na zawody! Zdążysz! Dobrze mówię, Błystko? Jasne! Zaraz będziemy na miejscu! Trzymaj się do! Opadam z sił, Tino! Lolek, nie mów tak! Za ciężkie! Pokażcie, że jesteście z żelaza! Miało! Dalej. Jeszcze trochę? Jeszcze? Oj, nie, dobrze. Tylko cud może ich uratować. Przesyłka specjalna! Bruno! Jesteś! Lokomonterzy i raz! Ciuchcia, zlecznij, Bruno! Ale silny! Spokojnie! Damy radę! I raz! Łatwiej! Fantastycznie! Brakuje mi już pary. Mnie też! Już prawie? Dawaj, jeszcze trochę! Już niedaleko! Mamy już zwycięzcę! Wygrali? Brawo! Ciuchciami z żelaza zostają lokomonterzy. O nie, przegraliśmy. Moje gratulacje! Nie wygralibyśmy, gdyby nie Bruno! Tak, jesteś naprawdę z żelaza! Brawo! Młody lokomonterze, jesteśmy z ciebie dumni! Na cześć żelaznego Bruna! Brawo, żelazny Bruno! Brawo! Świst, pary! Wilson do Jackmana. Za ile będziesz? Odbiór! Za 10 minut. Chyba nie mamy tyle czasu! Jaka sytuacja? Melduj! Niestabilna! Masz jakiś sprzęt? Ratunkowóz jeden! Zagrożenie? Duże! Zaczynaj beze mnie, ratowniku. Powodzenia! Bez odbioru. Patrol torowy do akcji gotowy. Bruno, poświeć mi proszę. Zaczynamy, Koko! Dobrze! Jazda! Niezły rzut, Wilson! Dzięki! Wilson! Pośpieszcie się! Naprzód! Jeszcze trochę! Ciągnij! Ciągnij! Trzymaj się, Koko! Wynosimy się stąd! Ojej, czy wszyscy to ocali? Tak, dzięki tobie! Wilson, byłeś niesamowity! Melduj, ratowniku! Sytuacja opanowana. Dobra robota. Dzięki, szefie. Wilson był taki dzielny! Cieszę się, że jesteś w mojej ekipie. A ja cieszę się, że jest moim przyjacielem. O, dziękuję. Nie mogę się doczekać, kiedy zacznę pracę. Trzy gwizdki na cześć nowych przygód. Tak! Nowe przygody! Sprawdzam teren. Czysty. Ognia! Ktoś
nadjeżdża! Pomocy! Ratunku! Jestem tutaj! Ratownik, ruszę do akcji! Na pomoc! Na pomoc! Emilio! Gdzie jesteś? Pomocy! Pomocy! Tory się skończyły! Co ty nie powiesz? Tu jestem! O, widzę cię! Wilson do Jackmana. Znalazłem Emilię. Wykoleiła się w lesie. Odbiór! Dobrze. Poziom zagrożenia? Wysoki? Jest unieruchomiona, ale nic jej nie grozi. Na razie. Jaki masz sprzęt? Ratunkowóz 1. Nie dosięgnę jej. Potrzebny numer 4. Dyspozytor? Proszę ratunkowóz numer 4. Wilson, jadę! Morgan ma teraz dyżur w warsztacie. Szybko cię naprawi. A jednak dzisiaj kogoś uratowałeś, Wilson. Patrol torowy! Zawsze pomóc gotowy! Zak, przywiozłem nowe szyny. Dobra robota. Jesteś gotowy? Tak. Solidne jak skała. Co dalej? Teraz wyboczenie, ale najpierw trzeba otworzyć tor. Dasz radę przesunąć barierkę? Koła na tory! Ktoś nadjeżdża! Koko! Zamknięty tor! Już nie zdążę zahamować! Uda ci się! Turbo, tył, przód. Ojej. Wiesz, Koko, to było najlepsze hamowanie, jakie widziałem. Hanzo ma rację. To jest kwestia wiary w siebie. Hej, i nie było skarg od pasażerów. Wiozłaś pasażerów? Tylko ciuchcioboty. Cała orkiestra. Dziękuję, że mi dałeś znak. Dzięki, że wyhamowałaś. Dobra, tu możesz zawrócić. Dzisiaj nauczyłam się hamowania, ale to dopiero początek nauki. Nie od razu stacyjkowo zbudowano, jak mówi Zak. Tak, lokomonterzy nie są zbyt szybcy. Ach ty, a teraz uciekaj. Niektórzy z nas wciąż pracują. To na razie, lokomonterzy. Co ja mam robić? Poszukaj górki. Wyhamujesz na zboczu. Więc jedę w stronę. Wezmę pomoc! To mi się bardzo podoba! Uwaga, Wilson i Kaja. Zgłasza się Kaja. Zbliża się do was rozpędzona Koko. Ojej. Koko ma kłopoty. Spróbujcie ją zatrzymać. Chyba wiem jak. Koniec odbioru. Już nadjeżdża! Pośpiesz się! Dobra, patrol torowy zwarty i gotowy! Powodzenia, ratownicy! Co to? Nie bój się! Te siatki cię zatrzymają! Ciuchciastycznie! Mam nadzieję. Ojej! Nawet patrol torowy nie dał rady! Przed tobą, Bruno, gruszy kamienie! Kamienie? Zrzuć balast na tory! Już! Udało się! Wielkie dzięki! Wyhamowałam na kamieniach, a pył zatkał mi turbo! O, Koko, jesteś cała! Ale lepiej nie ryzykować! Mamy cię!
Byłaś w prawdziwym niebezpieczeństwie, ale doskonale sobie poradziłaś. Dzięki! Starałam się zachować spokój, tak jak mnie uczyłeś. No chodź, trzeba cię odstawić do warsztatu. Halo, Jackman! Ratunkowóz numer 6! Już się robi! To nie jest ekscytujące? Och, to będzie prawdziwie wybuchowy widok. Nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem coś takiego. Uwaga, ciuchcie! Szykujcie się! Taka eksplozja to nie są żarty! Bruno, wielkie dzięki. Naprawdę, drobiazg. Mam nadzieję, że naprawisz koparkę. 3, 2, 1! No i co? A wybuch? Ojej. A niech to. O rety. Odpalę jeszcze raz. Czekajcie. Uwaga! Dobra. Wyburzanie chłodni, ujęcie drugie. Uwaga! Na świst pary! 3, 2, 1! Co? Niesamowite! Wielkie bum! Naprawdę nieźle. To było odlotowe! Brawo, lokomonterko! Bruno, więc jednak zdążyłeś! Wspaniale, że najpierw pomogłeś chyżemu. I mimo wszystko zdążyłem na eksplozję. To może jeszcze machniesz kolejne zlecenie? Niby jakie? Uprzątnięcie terenu. O, no wiesz co? Pierwsza zasada. Jeśli tor nie jest czysty, zamykasz go. A, niech to. Nie wiem, jak to się stało. Tak chciałam pomóc Skylarowi, że zapomniałem. Nie bądź dla siebie taki surowy. Dopiero zaczynasz. Więcej nie zapomnisz. No, chyba nie. Chodźcie, wrócimy teraz na trasę szybkiego ruchu i wszystko razem uprzątniemy. Jestem cały, jeśli o to pytasz, ale napytałem sobie biedy. Pit, oddaję ci! Ojej! Dziękuję bardzo, wiatraczku. Mam nieco związane koła. Zostaw go pod ścianą. Pit, potrzebujesz pomocy. Ach, to nic takiego. Żałuj, że mnie nie znałeś. Kiedy to było? Patrol torowy, zwarty i gotowy! Kiedy to było? Nie pamiętam. Dobra robota! Dzięki! Co tu się dzieje? Ten młokos wyciągnął mnie z prawdziwych opałów! Zaraz! Ale to chyba nie była kolejna próba, co? Nie, to nie próba. I tym razem zamknąłeś tor. Tak! Brawo! Naprawdę dobrze ci idzie, Wilson. Może, jeśli się przyłożysz, zostaniesz kiedyś szefem patrolu. Ale super! Patrol torowy, zwarty i gotowy! Dzięki za pomoc. Udało się. Spisałeś się na medal.
teraz najgorsze. Zak, daj do tyłu, żebym cię złapał w połowie. Tak, zrozumiałem. Spokojnie, Zak! Bruno cię złapie! Dalej, Bruno! Co to dla ciebie? Jeszcze do tyłu! Dobrze! Jeszcze trochę! Mam cię! Świetna robota! Doskonale! Brawa dla naszego dźwigowego! Dzięki, Zak, twoja szkoła! Moim zdaniem nie potrzebujesz już dalszego treningu z dźwigiem. Rozpracowałeś go! Mówcie mi, dźwigowy Brunek! Koko, wypadło ci! A gdyby... Koko! Jedziesz dalej sama! To my, lokomonterzy. Kto pracuje co sił? Nie ja. Nie ja. Nie ja. Bo potok który zmył? Co on tam robi? Tak, trzyma się. Geniusz! Ale jak on na to wpadł? Lokomonterze Bruno, układamy tory! Dawaj, dawaj! Yes! Pośpiesz się, Bruno! Ty się nigdy nie ubijałeś tak jak on. Koniec! A teraz powoli. Jeden za drugim, proszę. Robi się! Panie, przodem! Florek, przestań! Brawa dla lokomontera Bruna! Świetny z ciebie lokomonter! Znów na torze! Rzeka pod kontrolą. Teraz jeszcze tylko trzeba... O! Bruno nas uratował! O! Wspaniale, Bruno! Zawsze chciałem poznać tajemnicę układania torów. Cóż, myślę, że to był solidny początek. Brawa dla lokomontera Bruna! Brawo, Bruno! Brawo, mój mały! Doskonała robota! Wspaniale, mały Bruno! Dobra, brawo, robota. Super! To my! Zawsze w akcji! Kto kłaść tory chce? Pora na dinę! Oddajcie to mnie! Równo, żeby szpornie było nie! To my! Zawsze w akcji! Zespawam wszystko teraz. Na imię mam Zak. Zak, Zak. To jest rap lokomontera. Hej, hej, właśnie tak. Uhuu. Co za siła i sprawność. Na mur. O, świetne ujęcie. I gotowe. Koko, droga wolna. Dziękuję. Wilson, nie mogę przyjechać na most graniczny z opóźnieniem. Pomożesz mi? Pojedziesz z eskortą. Ojej, ale gdzie się podział pociąg do Trąbkowa? Halo, szefie, gdzie pociąg do Trąbkowa? Bardzo mi przykro, ale odjechał już jakiś czas temu. Do licha, tak mi przykro, spóźniliśmy się. No nie, pierwsze ważne zadanie, a ja nawaliłam niestety. Koko, chciałabym z tobą pomówić. Tak, pani burmistrz. Tak mi przykro, że wycieczka się nie udała. Ale Koko, to była świetna wycieczka. Ha? Och, zabrałaś nas na najlepszą wycieczkę pod słońcem. Ale to były same objazdy. Ja chciałam pokazać Trąbkowo naszym gościom, ale ty pokazałaś mi, jak wiele jest do obejrzenia tutaj u nas w Stacyjkowie. O! Co za widoki! Niezwykłe. Twoja trasa powinna wejść do stałego programu. Naprawdę? Tak. Pod nazwą Nadzwyczajna Trasa Objazdowa Koko. Ciuchciastycznie. Podoba mi się ta nazwa. Proszę wsiadać. O, jedziemy na wycieczkę. Perfekto. Doskonała robota. Teraz i dwa i ciuch, ciuch.
Bruno! Koko, co robicie na torze do kopalni srebra? Do kopalni? Tak, zamknięto ją, gdy skończyło się srebro. Przepraszam, Zak. Tor był zerwany i musiałem go zespawać na poczekaniu. Naprawdę? Bruno się spisał na medal. Zobacz sam. Ej, nie jest źle. Dobra robota. Dziękuję, szefie. No, chodźcie. Musimy dokończyć tę stację. No tak. Jak się będzie nazywać? Jak dotąd nie mamy nazwy. Już wiem. Na przykład stacja srebrna węglarka. Stacja srebrna węglarka. Bruno, świetna nazwa. Super. Mogę odnowić tę węglarkę i postawimy ją na dachu stacji. Czemu nie? Lepiej nie zrobiła. Świetna robota, ciuchciaki. Dobra, Bruno, zostało ci jeszcze jedno. Stacja srebrna węglarka zostaje otwarta! Puśćcie mi! Nasza drużyna to ja, Bruno! I Zosia! I Buczek! Nasza drużyna to mała Pyza! Hugo! I Nutka! Drużyna, dalej za mną! Nasza drużyna K! Damy radę! Zobaczycie! Nasza drużyna K! Odliczam, raz, dwa, trzy, pchać! Dobrze, dawajcie z całych sił i raz! Co za drużyna! Ekstra! Bruno miał rację! Damy sobie radę! Bruno jest wdechem kapitanem! Tak! Drużyna Bruno K! Dalej, zabawa oraz praca! Drużyna Bruno K! Współpraca się opłaca! Drużyna Bruno K! Ze wszystkich sił! Drużyna Bruno K! Jesteśmy już u drzwi! Już tu są! Dobra, raz, dwa, trzy, stać! O, dobra robota, Bruno! Dzięki! Mam fantastyczną drużynę! Świetna robota! Sam nie dałbym sobie rady! Ty z nas zrobiłeś drużynę! Możesz na nas liczyć! Zawsze chętni do pomocy! Aha. Bardzo dziękuję! Do zobaczenia! Cześć, Bruno! Widzę, że jesteś dobrym kapitanem drużyny. Czułem, że można na ciebie liczyć. Brawo, kapitanie Bruno! Brawo, brawo! Może chcesz być tym, który puści w ruch maszynę? Ojej, pewnie, że chcę! Należy ci się! Ten lokomonter Bruno, niezawodny. Na świst pary! Będę tam w dwa stuknięcia kół. Zupełna katastrofa. Pozwoliłam lunatykowi wejść do parku. To my, zawsze w akcji. Pełnia dziś świeci nam znów. To my, zawsze w akcji. Czekajcie na mnie tu. Gotowe! Naprawdę świetna robota! Nie gniewajcie się. On lunatykuje. Nie udało mi się go powstrzymać. Och, znów to samo. Nic się nie przejmuj. My już skończyliśmy. Tory są jak nowe. Tak, właśnie mieliśmy wracać. To możemy ci go odholować. Perfekto! Jeśli uda nam się go odholować, to ja już wiem, jak go unieruchomić. Dobra, niech jedzie w moją stronę.
Już po wszystkim. Brawo, Wilson. Fajowy pomysł. Gratulacje. Ach, brawo, Wilson. Teraz chętnie bym się zdrzemnął. Stacyjkowo, pora wstawać. Nie ma to jak się wyspać. Ale sny to miałem przedziwne. Zaraz, zaraz. Co ja tu robię? Znowu lunatykowałeś, Pit. Cześć, ciuchciaki. Dobry pomysł. Ratunkowóz szóstka ma nowe zastosowanie. Mógłbym spać cały tydzień. Ta dzisiejsza młodzież. Nie to, co my. Do 100 gwintów. Wróciłem najszybciej, jak się dało. Czy masz jakiś pomysł? Nie. Nigdy dotąd się nie zaciął. Musi być jakieś wyjście. Trzeba się zastanowić. A jeśli Hugo zostanie tam na górze na zawsze? Przynajmniej będzie miał piękny widok. Jako patrol torowy musimy coś wykombinować. Może trzeba nim potrząsnąć i wtedy sam zjedzie. Tak, ale jak to zrobisz z dołu? Już wiem, co zrobimy. Hugo, wyceluj wąż w ścianę nad tobą. Zgoda. A teraz odkręć wodę na całego. Udało się! Doskonale, ratowniku! Dzięki. O, martwiliśmy się o ciebie. Całe szczęście, że już po wszystkim. Ura! Ale wiesz co? Została smuga. A? Gdzie? Wilson, może ty to załatwisz? Czemu nie? Spróbuję. Hamulce, cel i pęk! Tak! Doszło nieźle. Dobra robota. Na błysk. Nauczysz mnie, jak to się robi? Spisałeś się na medal. Opanowałeś wóz strażacki. Świetnie! Nauczyłem się dzisiaj czegoś nowego. Brawo!